Dzień dobry w poniedziałek, w piękny, słoneczny poniedziałek. Co prawda jeszcze był przymrozek, znaczy teraz już jest na plusie, jest jeden stopień na plusie, na plusie, czas wypijać kawę, zrobić sobie make-up. Czuję się na tyle świetnie, żeby się wybrać gdzieś na mały shopping. Jadę do Butsa, do Glasgow, do Silver Barn. Burn. Zawsze się nabijam z tego. I poszukać kawy. Muszę zobaczyć, czy dzisiaj albo jutro muszę jechać do Farfooda. Na dzisiaj na pewno mam, tylko zajrzę, czy jest jedzenie dla psa i chleb, bo reszta nic na razie nie potrzebuję, jest zakupione. Trzeba by było tylko jechać właśnie do Farfooda po mięso. Po prostu trzeba to sprawdzić. Jeżeli nie muszę, nie mam takiej potrzeby, to pojadę jutro. Nie wszystko na jeden dzień. Rozkładam sobie to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało jak najdłużej. O tak. Może dla kogoś się wyda to dziwne, ale ja muszę tak trzymać łapę na pulsie. Jestem spuchnięta. Powiem wam, że siedzieliśmy do późna. Oglądaliśmy jakiś horror. Później kolejny włączyliśmy. O, tutaj przyszedł nasz kolega się przywitać. I przy drugim już usnęłam. Później obudziłam się o drugiej w nocy. Zjadłam czekoladę. Wyłączyłam sprzęt i poszłam spać. Tak, dlatego jestem taka spuchnięta. Okej, no to ja idę robić kawusię. Zobaczę i odpowiem na kilka komentarzy. Godzinę poświęcę na odpowiadanie komentarzy i na oglądanie jakichś filmików. Później się pomaluję, sprawdzę, co trzeba kupić, olukam sytuację, właśnie co gdzie z czym, i później wybieram się na łowy. Do zobaczenia później. Pa, pa. Ja jestem już na spacerku, a raczej na zakupach. Słuchajcie, stoję na dachu właśnie Aldiego. Paisley. Pokażę wam, jak pięknie święci słoneczko. Mamy tutaj dużo sklepów. Fajnie to wygląda. Ludzie sobie spacerują. Bardzo ładne widoki. Czego chcieć więcej? Okej, robaczki, ja idę już pomału zobaczyć, czy tutaj mają kawę, bo chodzi mi tylko i wyłącznie. Nie idę do Aldiego, tylko tam na dole jest Pump Stretcher. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, muszę zerknąć na napis. Nie użyję windy, wyjdę sobie schodami na miasto. Także idziemy. Idziemy popatrzeć. Dzisiaj postanowiłam zabrać kamerę. Zobaczcie, tu są takie schody. Trzeba uważać, przynajmniej w moim przypadku, żeby zaraz orła nie wywinąć. I wychodzimy sobie na dwór. Tu już zobaczcie, wychodzimy na dwór albo do sklepu. Jak możecie zobaczyć, tu jest Aldi. Ja przed chwilą znajdowałam się u góry na daszku, zostawiłam tam moje auto i idę zobaczyć, gdzie jest kawa, czy jest kawa, a później pojadę do Silver, tak, także do zobaczenia później, pa, pa. Znowu ja, robaczki, słuchajcie, w ogóle nie mają tej kawy, ani jednej, także nawet nie mieli go na stanie. Pojechałam specjalnie do Glasgow, bo myślałam, że w większym sklepie będzie większy wybór, a tam w ogóle nie było tej kawy, więc tylko na marne zmarnowałam paliwo, ale fajnie się przejechać. Jak widzicie, jestem już na terenie Silver. No tak to wygląda, jest to dosyć spory obiekt. Także idziemy teraz poszwędać się, pospacerować. Koniecznie muszę zajrzeć do Nexta i do Butsa. To jest właśnie mój cel wycieczki, że tak powiem. I później jeszcze zajadę u mnie w Barhead. Może mieli dostawę lub coś w tym rodzaju. Zajrzę. Jeżeli nie, to kupię jedno opakowanie
kawy właśnie w normalnym sklepie. Także do zobaczenia później przy następnym łączeniu. Pa, pa. Ja wróciłam do domu, słuchajcie. Ja się kiedyś zajadę, jest tak piękna pogoda. Słoneczna, ja się po prostu zgrzałam. Zgrzałam się w tej kurtce i w tym swetrze. Normalnie aż się spodziłam. Po pierwsze. Po drugie, jestem zadowolona z zakupów. Po trzecie, nie będę musiała przez parę dni na pewno wybierać się na shopping. To jest dla mnie fajnie, bo, no bo mam chyba co trzeba. Mam nadzieję, że mam rację, że się nie okaże, że czegoś nie ma w domu i znowu za dwa dni będę musiała jechać. Staram się posprawdzać, czy nic nie brakuje na obiady, kolacje, śniadanie itd., itd. I słuchajcie, zawsze jak sobie kupię lakier do paznokci, to złamię sobie paznokcia. I zobaczcie, tak sobie złamałam paznokcia. Nie będzie teraz tego widać, że normalnie nie sfokusuję. No trudno, ale tu aż skórę widać. Będzie taki jeden brzydki. Nie, ja nie pozbędę się wszystkich tych paznokci. Niech sobie rośnie, odrośnie, później dopiero wyrówna. Dobra, przechodzimy do zakupów, żeby nie było nie wiadomo jak długo. Odwiedziłam, jak wiecie, kilka sklepów. Na koniec pomyślałam, że pojadę sobie jeszcze do Lidla. Zrobię zakupy żywnościowe i basta. Koniec. Także tak, będą dwa chleby. A na razie pomidory. Lemoniada. Nie wiem jak to widać. O, tam jakiś papier. Na dla psa na dwa dni. Na cztery dni, także super, nie muszę się wybierać. Na pewno przez cztery dni. W Lidlu zapłaciłam 17 funtów i 20 pensów. O, teraz widać mojego paznokcia, jak brzydko wygląda. Dopiero weszłam, nie? Także jeszcze z nim nic nie zrobiłam. 17 i 20 plus dwie siatki, bo nie byłam przygotowana, że pojadę i musiałam kupić siatki. Nie lubię tego robić, bo mam w domu dużo siatek. Dwa ogórki, ale taka zawsze się przyda, schowam do samochodu i niech tam leży. Później kupiłam jeszcze Rasonowi picia do szkoły, bo Laura ma. Na pewno margaryna, bo się kończy. I tam reszta to już jest Boots, także za chwilę. Kosmetyki za chwilę. Następny klebuś. Najlepsze dla mnie, moim zdaniem, najlepsze i najtańsze ścienia. Zaraz Blacki, on kwiczy, bo, no bo chce iść, nie? Ja zaraz z nim pójdę. Ścienia, płatki kosmetyczne, kukurydza w puszce, jakby mi się zachciało jakieś sałatki. Do, tak samo ogórki, czy do obiadu, czy do jakiejś sałatki. Boże, co ja pokazuję nogę swoją. Jestem tak nakręcona pozytywnie, że jest tak ciepło. Czekolady dla dzieci do chleba. Oczywiście owoce muszą być w domu, więc jabłuszka, tam są jeszcze pomarańcze, banany i kiwi, więc nie kupowałam za wiele. Dla mamuśki, czyli dla mnie awokado, ja uwielbiam. Dzieciaki nie tak bardzo. Rasel na wszystko mówi ble, ale je. Najważniejsze, że owoce i warzywa i jedna woda, bo mówię, no nie pamiętam. Do tego majonez zawsze, do sałatek, surówek, także potrzeba w domu, a widziałam, że jest resztka. Później płatki, nie płatki, wiórki kokosowe. Ja będę potrzebowała do ciasta. I dzwoni telefon. Chodziłam, już mnie głowa boli dzisiaj. Mam sprzątania, mam robienia, zmieniłam psu tą poszewkę na to jego leżenie. Trochę poleżałam. Teraz piję sobie kawę i robię obiad, bo mi się dzisiaj znowu jedzie. Dawno nie nagrywam w sypialni, co nie? Dobra, teraz jest chwila odpoczynku dla mnie. Cisza, spokój, makaron się gotuje, sos się robi. Chwilę trzeba poodpoczywać. Pranie się robi, o. No, także do następnego łączenia. Przy obiedzie się spotkamy. Pa, pa. Okej, robaczki kochane, obiadek już jest zrobiony. Pranie jedno wybrane, teraz... Znaczy Blackiego tam, wiecie, posłanie i tak dalej. Chłopaki jedzą obiad, Russell przyszedł z kolegą. Russell zawsze u niego je, jak jest obiad. Oczywiście my też częstujemy, jak coś lubi. I dzisiaj jemy makaronik z sosem pomidorowym, kolorowym. Wcinają grzecznie, ładnie siedzą, jedzą.
Tylko się cieszyć, jak dzieci chcą jeść, bo jak nie chcą, to gorsza sprawa. Jeszcze wstawię jedno pranko. Zawiozłam Miśkowi wałówę do pracy, bo dzisiaj nie wraca do domu. Może jutro, zobaczymy. Idę poodpowiadać na komentarze. I do końca dnia już się będę pyczyć. I jeszcze coś porobię, oczywiście może naczynia pozmywam po obiedzie. Zobaczymy, wstawię jeszcze jedno pranie. Prasowanie zostawiam sobie na jutro. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. A zresztą wiecie, co robić i jak YouTube działa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Witam nowe subskrypcje, nowych subskrybentów. Witam. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i mam nadzieję, że Wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. A dla stałych widzów ogromne, wielkie buziaczki, cudownego tygodnia, zdrówka i pięknej pogody. Pa, pa. Czerpali mi w najmniej odpowiedniej chwili, to jakieś tam znowu zdurne infolinie. Dobra, przechodzimy do Butza. Na Butza miałam kartę Worshera, także tym razem kupiłam Colgate. Chciałam wypróbować, słyszałam, że ten czerwony czy różowy jest najlepszy. Nie miałam tego Colgate'a duży. Będzie w domu. Boots. Później dla małego również z Boots'a do pukania jamy ustnej. Wiadomo, jak się dużo je słodyczy, trzeba dbać o zęby jeszcze bardziej niż normalnie. Słuchajcie, ciągle myję ten pędzelek, wiadomo, każdy to robi i no jeden to jest za mało i kupiłam sobie drugi do nakładania podkładu z Butza za 8 funtów, taki zwykły do nakładania podkładu, dobra, nieważne. W promocji, jeżeli kupisz coś za 9,99 z Revlon, dostajesz cienie gratis i zaraz Wam pokażę jakie. Ja potrzebuję puder, bo mi się kończy. Nie miałam z tej firmy. Wzięłam sobie w kolorku. Tu powinien być. I to jest light medium. Przepraszam, katar mnie złapał. No i te właśnie cienie. Cienie, zobaczcie, pięknie wyglądają. Takie perłowe, nudziakowe cienie. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Cienie nigdy dosyć, a taki moje kolory, no to się. Także miałam, kupiłam to i dostałam gratis to. I kupiłam sobie kredkę do brwi. Z tego względu, że chcę spróbować kredką. Może to bardziej będzie naturalnie wyglądało, ładniej. Nie wiem, nie malowałam. Zawsze maluję cieniami. I tak właśnie o to wygląda. Także za wszystko zapłacić powinnam 25 funtów z hakiem. A zapłaciłam tylko 4 funty z hakiem, tak? 25. Końcówkę zapłaciłam, no. Tak czy inaczej, byłam jeszcze w Nexcie, a w Nexcie też miałam kartę tego Worshera za 5. Tutaj zmywacz do paznokci 2,50. Mój się kończy, także mi się przyda. I zobaczcie, tak jak mówiłam, kurde, jak kupiłam lakier do paznokci, zobaczcie, jaki super. Widzicie, jakie kuleczki? Może z tej strony, tylko żeby będzie lepiej wyglądało. No, genialny lakier. Bardzo mi się podobał. I widzicie, 3 za 2. Ja wziąłam 1, 4 funty kosztował. I tylko funt 50 dodałam ze swoich pieniążków, bo tak płaciłam kartą, ale lakier jest naprawdę super, super, super. Tylko co z tego, jak mi się teraz paznokieć złamał i będę musiała tak pokazywać ręce. No nic. Dobra, kochani, ja muszę się zabierać za jakieś porządki. Nie, teraz odpocznę. Teraz odpocznę, napiję się kawy. Najpierw to pochowam, pójdę z psem, odpocznę, napiję się kawy, a później coś dopiero porobię, jak wrócę z Russellem ze szkoły, bo zostało mi naprawdę 1,5 godziny. Także później wezmę, pozmywam naczynia, wstawię pranie, zrobię obiad. Tak, myślę, że tak zrobię, bo mały dzisiaj idzie do kolegi albo do koleżanki. Jest piękna pogoda, niech korzystają. No i to tyle. Do później. Buziaczki. Pa, pa.